TPG 9, Klaudiusz Wesołek, witam serdecznie. No nic, czas na mój coming out. Tak, byłem eurofederastą, euroentuzjastą. Tak, niestety to prawda. W latach 87 to no 88 roku. No wtedy jeszcze eurofederastami nie byli Kwaśniewski i Miller, wręcz przeciwnie. Dla nich to była no, straszliwa burżuazyjna herezja. No, do nas wtedy, do ruchu Wolność i Pokój i tam podobnych gości przyjeżdżali ludzie z partii radykalnej, no i nas namawiali właśnie do poparcia tej właśnie przy tworzącej się Unii. To dopiero wtedy jeszcze było EWG, ale już toczyły się przygotowania do traktatu z Maastricht. No i właśnie ta partia radykalna, która miała w swojej ich szeregach Cicciolinę, czyli aktorkę porno z Włoch, ale z pochodzenia Węgierka, także no, taki przykład właśnie kobiety ze środkowej Europy, z bloku sowieckiego, wchodzącej do Europy, no wiadomo jaką częścią ciała. No i właśnie w tym blasku tych cycków Cicioliny zostałem oszołomiony, no i ja i moi koledzy no stwierdziliśmy, że no fajnie, że no przez wejście tam możemy wyleźć z tego całego bloku sowieckiego. No i była to jakaś tam nadzieja. No, nawet zostałem zaproszony na zjazd partii radykalnej. No niestety w związku z zastrzeżeniem SBC nie dostałem paszportu. No i nie spotkałem z bliska cycków Cicioliny. Być może wtedy byłbym do dzisiaj eurofederastą, euroentuzjastą. No ale no niestety w 88 roku już tak czuliśmy, że ten sowiecki blok padnie. No i z paroma kumplami no stwierdziliśmy, że prędzej czy później ten Eurosojusz padnie. No to na cholerę nam, kurde, do drugiego sojuza wchodzić. No i wtedy no przestałem już być euroentuzjastą, eurofederastą. No i już jak ten traktat z Maastricht wszedł w życie, no to widziałem, do czego to wszystko zmierza. Nawet jak przyjeżdżali tam, no jak jeszcze studentem byłem, różni z zachodu profesorowie prawa, no ja wprost zapytałem ich, co to ma być z tą Unią, nie? Czy to ma być jakieś no nowe superpaństwo? No powiedzieli mi zgodnie z prawdą, bo tam akurat no przynajmniej jeden taki uczciwy był, co powiedział mi, że no już wtedy, pamiętajcie, że już wtedy po traktacie z Maastricht to według niego no to już było superpaństwo, ale tylko federalne superpaństwo w dziedzinie ekonomii i częściowo spraw socjalnych. No później to szło dalej. No ale ja już dawno przestałem być no, euroentuzjastą.
nie mówię, żeby tak od razu wychodzić, bo to jednak w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej to może nie ma sensu, nie? Ale no, nie można dać się wodzić za noc. I dobrze, bardzo się cieszę z tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że no przynajmniej nasza konstytucja jest ponad prawem unijnym, co zostało powiedziane, chociaż TSUE to już od dawna ja ostrzegałem przed tym, jeszcze przed referendum unijnym, nikt mnie wtedy nie słuchał. No ale dobrze, to jest krok w dobrym kierunku. No niestety już jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej, no. Ale trzeba też myśleć o ewentualnym wyjściu. Tam no, procedura trwa 2 lata. Dwa lata to jeszcze nie jest ten czas, który jest nam potrzebny. Ale myślę, że za parę lat pewnie to będzie konieczne. Dobra, ale no wracam do tematu. No, tak, no i prawda jest taka, że byłem euroentuzjastą, eurofederastą. No, przestałem być nim, no być może dlatego, że byłem nim wcześniej niż wielu współczesnych euroentuzjastów, eurofederastów, i życzę im wszystkim, żeby im to też przeszło. No to tyle na temat mojego coming outu.